Ewangelię zapisana u świętego Jana Ewangelisty, to jako słów Bożych powstawszy z uszanowaniem, wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: Jeśli mnie kto miłuje, będzie przestrzegał nauki mojej i ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. I przebywać u Niego będziemy, kto mnie nie miłuje, nauki mojej nie przestrzega, nauka, którą słyszeliście, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał Ojca, to wam powiedziałem: wśród was przebywając, lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imię moje, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. Pokój zostawiam Wam, pokój mój Wam daję. Nie jako daje świat, ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce Wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że Ja Wam powiedział, odchodzę i przychodzę do Was. Gdybyście mnie miłowali, zaiste radowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niźli ja. I teraz powiedziałem Wam, zanim się to stanie, abyście gdy się stanie uwierzyli. Już o wielu rzeczach Wam mówić nie będę. Nadchodzi bowiem książę tego świata, lecz nie ma On nic we mnie. Ale żeby świat poznał, że miłuję Ojca i jak Ojciec mi rozkazał, tak czynię. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczył Kościół na tę niedzielę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani bracia i siostry, niewątpliwie zesłanie Ducha Świętego pośród katolickich świąt. Jest tym największym zaraz po obchodach paschalnych. Stąd też niemożliwym nie, nie byłoby nie zwrócić uwagę na tę wielką tajemnicę, którą dziś chcemy rozważyć po raz kolejny, jak co roku. Mógłby ktoś jednak powiedzieć, dlaczego co roku trzeba mówić o Duchu Świętym, dlaczego trzeba przypominać te same prawdy bo przecież nic nowego dzisiaj nie odkryjemy. A jednak na moją obronę i na obronę tych wszystkich, którzy w duchu tradycji ponawiają te same prawdy od wieków, przemawia święty Leon Wielki Papież, który właśnie w niedzielę zesłania Ducha Świętego w starożytnym kościele rozpoczął swoje kazanie od takowych słów. Niechaj nikt, więcej czy mniej, Doświad Doświadczony z nauką chrześcijańską i z nią obeznany, nie gardzi naszą posługą słowa. Jedni niechaj potwierdzą, co miłują, i że to miłują, i że to już poznali, drudzy zaś niech okażą, jak pragną tego, co dopiero poznać pragną. Tak naprzód usposobionym przybędzie Wam z pomocą sam szczodry duch, ten, o którego majestacie mówić będziemy usiłowali. Ku pożytkowi całego Kościoła Świętego da on Wam łaskę rozumienia, a nam użyczy swady. Stąd też, drodzy wierni, w tę uroczystość zesłania Ducha Świętego zadajmy sobie te ważne pytania o Ducha Świętego. O tę katolicką prawdę. Niechaj podpowiedzią do tych rozważań będzie to, co nam dzisiaj dał Kościół w Słowie Bożym przez lekcję Ewangelię. A usłyszeliśmy tam o Pięćdziesiątnicy. Dlaczego zatem, postawmy pytanie, Duch Święty objawia się i schodzi na apostołów, uczniów i Najświętszą Marię Pannę właśnie w dzień Pięćdziesiątnicy? Cóż to za szczególny dzień? Po drugie, Dlaczego w Kościele Duch Święty ukazywany jest w znaku gołębicy, wiatru i ognia? I w końcu dlaczego sam nasz Pan Jezus Chrystus wyraża się o tym, który przyjdzie jako o pocieszycielu, mówi, iż jest parakletem, który nas wszystkiego nauczy. Cóż te słowa znaczą? Odpowiadając na to, pierwsze zagadnienie dotyczące tego, dlaczego? Trójca Święta wybrała Dzień Pięćdziesiątnicy, nastąpienie Ducha Świętego. Musimy się odwołać do tradycji żydowskiej, z której wyrasta Pan Jezus jako człowiek i z której wywodzą się wszyscy apostołowie. Otóż Dzień Pięćdziesiątnicy, zwany również Świętem Namiotów, wielkim był dla Żydów świętem, dlatego iż w tym dniu obchodzili oni pamiątkę otrzymania na synaju prawa, które Bóg Dał Mojżeszowi jako znak przymierza. A dokonało się to dokładnie pięćdziesiąt dni po tym, jak ci Żydzi namazali swe odrzwia krwią baranka po to, aby ich nie dosięgła zaraza ostatniej plagi, to jest śmierć pierworodnych, aby uszli z życiem, aby zostali wyzwoleni do wolności. 50 dni po tym wyzwoleniu otrzymują oni prawo, by wiedzieli, jak żyć w tej wolności. To zatem, iż Duch Święty wstępuje na apostołów po 50 dniach, jest znakiem właśnie tego. Chrystus wyzwolił nas przez swoją śmierć na krzyżu, objawił nam się jako zmartwychwstały, pokonując śmierć. A oto teraz. Daje nam tego, który sprawi, iż będziemy zdatni wypełnić prawo, które On przyniósł, prawo objawione na krzyżu, prawo miłości i ten, że Duch będzie nas tego prawa uczył i dawał nam siłę, byśmy je wypełniali. Warto nadto dodać, iż owo prawo, prawo, które otrzymali Żydzi, było również związane z innym obchodem. Obchodem, który dotyczył tego iż 50 dni po świętach pasy kończyły się żniwa. W tym dniu przynoszono do świątyni pierwsze zboża i czyniono tak zwany ofiarę Panu Bogu, składano dziękczynienie za wszystkie dary, które dała ziemia, za to, że mamy za co żyć, mamy z czego żyć, bo ziemia wydała plony. I składano w sposób na cztery strony świata, kołysając tymi darami, dziękczynienia czynienia Panu Bogu. Koniec żniw to także koniec pracy, koniec trudu, to czas wielkiej radości. Duch Święty, który przychodzi po pięćdziesięciu dniach, jest tym, który przynosi radość wśród trapień. Błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni pośród prześladowania tego świata. To pewien koniec, rzeczywiście koniec, Pan Jezus wstąpił do nieba i oto posyła nam swego ducha, ale jeśli to koniec, to także początek, początek nowej ery, w której Duch Święty będzie nas wszystkich prowadził. Święty Tomasz Zakwinu, tak doniośle porównuje to wydarzenie, pokazując to doniosłe wydarzenie, pokazując w tak prostej analogii. Mianowicie mówi tak. Prawo, które przynosi nam nasz Pan Jezus Chrystus, o którym dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, prawo, którego wypełnianiem i motywacją do jego wypełniania jest miłość, to prawo jest jak potrawa, którą znamy, jest jak potrawa, którą umiemy przyrządzić. Ale potrzeba nam jeszcze czegoś, potrzeba nam smaku, by się tą potrawą delektować, by ją poczuć, by z niej odczerpać przyjemność, radość. Tym, który daje smak, który sprawia, iż jesteśmy w stanie smakować prawo Chrystusowe, jest właśnie Duch Święty, który dzisiaj wstępuje na apostołów, najświętszą Marię Pannę, uczniów i na nas wszystkich również. Przecież Jego misja trwa dalej. A zatem dopiero teraz możemy zrozumieć, co znaczą w pełni słowa Chrystusa o tym, że Jego jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie, właśnie przez owego ducha, który sprawia, że to prawo staje się nam wielce miłe, który pobudza nas do czystej miłości ku Panu Bogu. A ten Duch Święty jest właśnie przedstawiany przez całe dzieje Kościoła za pomocą gołębia, wiatru i ognia. O gołębiu słyszeliśmy chociażby podczas sztupa na Jezusa w Jordanie, a o tym wietrze i ogniu słyszeliśmy w dzisiejszym fragmencie dziejów apostolskich. Gołąb, dlaczego gołąb? Otóż od starożytności, gołąb jest symbolem ludzkiego ducha bądź też duszy, w ogóle tego, co duchowe, chociażby dla starożytnej Grecji. W wierzeniach pogańskich, w wielu cywilizacjach, gołąb był tym przewodnikiem, który zmarłych wprowadzał do zaświatów. Nadto trzeba dodać, iż w starożytnej Syrii nad miejscami pochówków ciał stawiano małe domki, w których hodowano gołębie, a ich ulatywanie ku niebu było symbolem ulatującej duszy ludzkiej. Zatem widzimy już tę intuicję to odczytywanie wielkiego Bożego planu nawet wśród pogan, którzy widzieli pewne analogie, chociaż jeszcze nie wiedzieli zupełnie do czego one przysłużą się w wielkim dziele zbawienia. Dla nas gołąb w Starym Testamencie pojawia się doniośle jako symbol w opowieści Noego, bowiem ten wypuszcza owego gołębia, aby sprawdzić, czy kara boska się już skończyła, a gołąb przynosi zieloną gałązkę na znak Pokoju i pojednania. Nie bez powodu mamy tam gołębia i nie bez powodu dobry Bóg wybrał, aby w trzeciej osobie pokazać nam się właśnie gołębicę, która, jak mówi Święty Augustyn, jest prosta, niewinna, bez żółci, w pokoju udzielająca pocałunku, nieostra w pazurach. A zatem ta gołębica. Ta, która symbolizuje Ducha Świętego, niesie pokój i pojednanie. Dalej idźmy. To wiatr. Duch Święty przychodzi dzisiaj pod postacią wiatru. Wiatr, jak mówi nam Pan Jezus w Ewangelii Świętego Jana, zwracając się do Nikodema, to jest tchnienie, które przychodzi nie wiadomo skąd i dokąd zmierza, też nie wiemy, ale widzimy jego działanie. Tak samo Duch Święty. Jest dla nas najbardziej zewnętrznie niepoznaną osobą Trójcy Świętej, najtrudniejszą do przedstawienia, o ile nasz Pan Jezus Chrystus, przecież będąc człowiekiem, pokazał nam się i mówił, że kto mnie widzi, widzi i Ojca, o tyle o Duchu Świętym jesteśmy w stanie powiedzieć z tych wszystkich trzech osób boskich najmniej, jeśli chodzi o ich zewnętrzną reprezentację dla naszych zmysłów. Stąd też wiadr wydaje się najodpowiedniejszą formą przez którą przychodzi Duch Święty, dla nas niepojęty, nie wiemy skąd idzie i dokąd zmierza, ale widzimy jego działanie. To rzeczywiście on daje wiatr w żagle. Bez jego działania nie bylibyśmy w ogóle w stanie wypełniać przykazań Bożych, nie, mieliby, nie bylibyśmy w stanie wierzyć w Pana naszego Jezusa Chrystusa, ba święty Paweł mówi, nawet nie bylibyśmy w stanie powiedzieć, że Panem jest Jezus. A zatem potrzebujemy tego wiatru, który dla nas jest niepojęty, ale który jest konieczny w naszym życiu, by iść drogą Chrystusa. I w końcu ogień. Za świętym Tomaszem możemy rozróżnić dwa znaczenia tego ognia. Po pierwsze, ogień oświeca, Duch Święty uczy nas prawdy. Pozwala nam ją poznawać. Nie trzeba mieć wielkich, skończonych uniwersytetów i wielkich tytułów, aby mądrością Bożą przewyższać niejedną osobę, która takie tytuły nosi, bowiem za tę mądrość nie odpowiadają przy ilość przeczytanych książek i znajomość języków, ale pokora głębokiej wiary, która sprawia, że Duch Święty może nas wszystkiego, co nam potrzebne, nauczyć. Co nie przeczy temu, iż jeśli Pan Bóg nas wzywa, winniśmy się rozwijać i poznawać, ale zawsze z Duchem Świętym, tylko wtedy wiedza będzie miała sens. A drugie znaczenie tego ognia to wypalanie grzechu. Duch Święty jest tym, który wypala w nas, a jeżeli wypala, to i przemienia, bo ogień przemienia. Jeśli coś na ogniu przyrządzi się, z to wiemy, że one po obróbce termicznej się przemieniają, tak samo człowiek wypalany Duchem Świętym przemienia się poprzez sakramenty, które rzeczywiście jego mocą działają w nas, począwszy od Chrztu Świętego. Ale ogień to także rozwój, drodzy wierni, bowiem czymże byłaby nasza cywilizacja, w ogóle czymże byłby człowiek, gdyby nie miał ognia? Ognia, od którego zaczyna się jego wielki rozwój. Ogień, który jest mu potrzebny, by żyć tu na ziemi. Tak samo i nam, katolikom, potrzebny do rozwoju i w ogóle do życia jest Duch Święty. I w końcu trzecie pytanie, Paraklet. Dlaczego ta nazwa? Dlaczego pocieszyciel. Skąd ten, ta nazwa się wywodzi i o czym ona tak naprawdę świadczy, gdy rozważamy o Duchu Świętym? Znów posłużymy się świętym Tomaszem Zakwinu. że mówi, iż Duch Święty będzie dla nas pociechą w przeciwnościach tego świata. To jest właśnie osiem błogosławień z góry, nowe prawo Chrystusa. To jest analogiczne prawo. Które Pan Jezus daje nam, do tego prawa, które Bóg dał Mojżeszowi, a Mojżesz ludowi. Przychodzi nowy Mojżesz, Jezus Chrystus, daje nowe prawo, które jest absolutnie nie zaprzeczeniem, ale całkowitym wypełnieniem i wydoskonaleniem tamtego. Ale Duch Święty jest konieczny, byśmy to prawo wypełnili. A to prawo jest być, mieć pokój pomimo cierpień, pomimo strapień, być radosnym pomimo wszystkiego, co nas będzie spotykać. To daje to nowe prawo i jego zachowywanie. I w końcu ten pocieszyciel, o czym najczęściej zapominamy, daje nam pociechę w jednej rzeczy, bez której nie bylibyśmy w stanie w ogóle dzisiaj tutaj siedzieć w tych ławkach i słuchać przy świętej pobożnie w niej uczestnicząc. Otóż Duch Święty daje nam pociechę w związku z naszymi grzechami. Gdybyśmy naprawdę rozważyli obrzydliwość naszych upadków i ich wielkość, tragedię obrażenia Pana Boga, bez pociechy Ducha Świętego, wszyscy jako tu jesteśmy załamalibyśmy się i nie bylibyśmy w stanie nawet spojrzeć na krzyż. A Duch Święty daje nam pociechę, objawia nam Bożą Sprawiedliwość i Miłosierdzie, pokazując doskonałą równowagę między jednym a drugim i nieskończoną miłość Bożą, która wszystkim tym kieruje. To Duch Święty. Bez Niego, bez tej pociechy, kimże byśmy byli? Jakże warto zatem Panu Bogu za tego Ducha Świętego, za samego Boga, które jest w nas, dziękować. Bardzo dobitnie i pięknie wyraża to arcybiskup Marcel Lefebvre, który o Duchu Świętym mówi tak: Duch Święty w naszych sercach to inaczej niebo w sercach, naszych sercach. On jest początkiem raju w duszach. Gdybyśmy dobrze zrozumieli znaczenie Ducha Świętego oraz łaskę, którą dobry Bóg nam przez niego daje, począwszy od Chrztu, oraz dzięki innym sakramentom, a w szczególności Komunii Świętej, wiedzielibyśmy doskonale, że otrzymujemy niebo już teraz, w tym momencie. Istnieje jednak, drodzy wierni, jedna przeszkoda, która cały czas sprawia, że my nie jesteśmy w stanie otwierać się na tę łaskę Ducha Świętego i często pozostajemy w maraźmie poprzez. Po, Poddając się różnym przeciwnościom codzienności. A tą przeszkodą jest brak cierpliwości w życiu duchowym, to, iż my byśmy chcieli wszystko uczynić na swoją modłę. My byśmy, prosząc o Ducha Świętego, chcieli, aby On przyszedł na naszych warunkach, na nasz sposób myślenia. Jesteśmy wtedy podobni do tych, którzy widzą. Piękne pąki kwiatów, które mają się zaraz rozwinąć, aby zapachem i wyglądem zachwycać, ale w, zawczasu te pąki rozrywamy, niszcząc wszystko. Brak cierpliwości w życiu duchowym, brak wytrwałości w tym, co dobre pomimo wszystko, domaganie się wszystkiego na swoją modłę, na swoje myślenie, wedle swego myślenia. Jest niweczące dla działania Ducha Świętego, który jest delikatny, subtelny, przychodzi jako ten lekki powiew, przychodzi jako ogień, który rozpala i rozświetla, ale potrzebuje jednak naszej cierpliwości, a co za tym idzie naszej uległości wobec Jego natchni, byśmy nie byli jako święty Piotr pod Cezareą Filipową. Ten pełen dobrych chęci apostoł, gdy tylko usłyszał o męce Chrystusa, gdy Pan Jezus ją zapowiedział, od razu się jej sprzeciwia, bo myśli po ludzku, bo chce sprawy rozwiązać na swój sposób, bo On wie lepiej, jak Pan Jezus żyć powinien. I wtedy słyszy te tragiczne słowa: Zejdź mi z oczu, szatanie. Możemy je przetłumaczyć dokładnie: Idź za mną, szatanie. To oznacza, że każdy, kto chce przyjmować ducha świętego i ma swój pomysł na życie z duchem świętym, a nie poddaje się jego zbawczemu działaniu wielkiej cierpliwości, taki człowiek nie idzie za Chrystusem, idzie przeciwko niemu, tak jak szatan. Dlatego święty Piotr otrzymał takie bardzo srogie pouczenie od naszego Pana. Idź za mną, idź za mną, za tym pokornym, cierpliwym barankiem. A dojdziesz do wielkiej chwały. Duch Święty da Ci siłę, Duch Święty da Ci wystarczająco mocy. Skoro rozpoczęliśmy to rozważanie od świętego Leona Wielkiego Papieża, to niech słowa papieża zakończą dzisiejsze kazanie, a te słowa są zachętą, aby w dzisiejszym dniu przede wszystkim uwielbiać Pana Boga za dary, które przynosi nam Duch Święty. Za jego obecność w nas może zbyt rzadko uświadamianą. Wezbranym tedy od radości sercem oddajemy hołd Duchowi Świętemu. Z niego bierze uświęcenie cały Kościół i każda dusza napełnia się rozumem. On jest natchnieniem wiary, nauczycielem prawdy, źródłem miłości, znamieniem czystej duszy, przyczyną sprawczą wszelkiej cnoty. Wierzące serca niechaj się cieszą, że jednego Boga w Trójcy, Ojca, Syna i Ducha Świętego cała ludzkość chwali i wszystkimi wyznaje go językami. Niech się radują, że owo znamienne objawienie w postaci ognistych języków nie ustaje działać i darzyć łaskami. Boć sam Duch Święty napełnia Dom swojej chwały blaskiem własnej światłości, nie chcąc, by w jego świątyni była jaka ciemność albo li oziębłość, wezbranym tedy od radości sercem oddajmy dziś hołd Duchowi Świętemu. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.